z łaski Chrystusowej. Przeczytajmy z Ewangelii świętego Marka, 10 rozdział, od 17 wersetu. 17 werset, 10 rozdział, Ewangelia świętego Marka. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim i będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: A u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w tym doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Amen. Jeden młodzieniec bogaty, który od małego dziecka zachowuje przykazania Boże, ile może, według swojej mocy, pragnie jednak tego bardzo, aby był podporządkowany Bogu. Jeden człowiek, który nie cudzołoży, nie zabija, nie kradnie, nie kłamie, nie zabiera od drugiego majątku i jednocześnie czci swoją matkę i swojego ojca. I słucha o jednym człowieku młodym, który mówi o wiecznym życiu. I słucha go ze szczególną uwagą i być może pierwszy raz słyszy, że są objawione przed nim pierwszy raz tajemnice Królestwa Niebios, być może pierwszy raz słyszy naukę Jezusa Chrystusa, jak ma chodzić człowiek, aby podobał się Bogu, i być może pierwszy raz słyszy i widzi wielkie rzeczy i cudowne rzeczy, które czyni Jezus Chrystus wobec ludzi z mocą Ducha Świętego, która została dana mu bez miary. I jest pierwszy raz więc, kiedy widzi, słyszy i przygląda się chwale Bogu na ziemi. Raduje się jego serce i jedno pragnienie rodzi się w jego duszy.
mówiąc do tego, który go słyszy, powiedz, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. Czyli chcę, aby ten, którego słucha, stał się jego królem i aby mówił mu, co ma robić, aby dał mu kierunek. Jest to piękna decyzja. I mógłby ktoś powiedzieć, bardzo uniżony, że z wielką gorliwością biegnął do niego i z uniżeniem uklęknął przed nim i zapytał się go. Jeden człowiek wobec Boga, który bardzo był przychylny Bogu. I kto by go nie widział, i uczniowie, jak patrzyli się na niego, uradowali się i wychwalali Boga za łaskę, którą uczynił Bóg w jego życiu. Ale nasz Pan ma tą jedyną cechę, którą tylko Bóg ma, zna serce człowieka, zna wszystko, co jest wewnątrz w człowieku. I dlatego poprawia go i mówi, że dlatego, że nie wiesz, że jestem Bogiem, dlaczego mnie nazywasz dobrym? Przecież jeden jest dobry, Bóg. Ty mnie widzisz i dziwisz się, że jestem takim dobrym nauczycielem. Ale nie zostało ci objawione poprzez mojego Ojca Niebieskiego, że jestem Chrystusem Boga Żywego, Synem Boga Żywego. I dlatego tobie jest wystarczające, abyś przykazywał przykazania Boże, dopóki aż Bóg cię nawiedzi z objawieniem, z duchem mądrością i objawieniem, abyś poznał, że ten nauczyciel, który działa w cudowny sposób, nie jest nikim innym jak Mesjaszem i Zbawicielem, Synem Boga Żywego. I co do tego, co nie zrozumiał, z odwagą, młodzieniec powiedział, że to robi od młodych lat. I trwam w tym, co się pytałem na początku. Powiedz, co mam zrobić, abym odziedziczył Królestwo Niebios. I na podstawie jego serca odpowiada nasz Pan, bo widzi to, co nie widzi żaden człowiek. Tak jak widzi w sercu wszystkich nas to, co nie widzi żaden człowiek i być może i nawet i my sami, że nie ma dobrych warunków dla wielkiego błogosławieństwa w jego życiu. Jego nadzieja nie jest tylko w Bogu, ale jego odwaga jest w jego majątku. I to ustanawia go, że jest niedojrzały, aby żył w wielkiej zmianie, którą Bóg chce uczynić w naszym życiu. I to zjawisko nie jest tylko wtedy, ale to jest piękny przykład tak samo dla nas dzisiaj. Jak nie dotarliśmy do tego momentu, jak Bóg widzi, że nasza odwaga jest gdzie indziej, bo nie ma wątpliwości, że wszyscy, którzy przyszliśmy tutaj, mamy nadzieję w Chrystusie, ale nie wiem, czy mamy nadzieję tylko w Chrystusie. I nie wiem, co do was, ale tak samo i nie wiem, co do mnie. Ale wiem, że Chrystus wie o mnie bardzo dobrze i tak samo wie o was bardzo dobrze. Czy jest to? My jednak możemy rozróżnić i możemy policzyć się z tym, rozliczyć się z tym, czy jest, od tego, jak przybliżamy się do Boga. Bo jak nasza nadzieja jest tylko Chrystus, wtedy tylko się do Niego będziemy przybliżać. Ale jak jednak nasza nadzieja jest w pieniądzach, będziemy patrzeć się na nasze konta. Jak nadzieja jest nasza w ludziach, wtedy się będziemy przybliżać tylko do ludzi. Jak nasza nadzieja jest gdziekolwiek indziej, wtedy zainteresowanie będzie nasze tam.
ale jak nasze nadzieja jest tylko w Chrystusie, wtedy możemy to rozróżnić, pomimo że my nie znamy głębokości naszego serca, wtedy możemy rozróżnić, gdzie jest nasza nadzieja od tego, jak i ile przybliżamy się do Chrystusa. Z jaką gorliwością i jaką częstością i o jakie rzeczy się przybliżamy do Chrystusa. Powtarzam, z jaką gorliwością się przybliżamy do Chrystusa, jak często i o co prosimy od Niego. I w taki sposób z tą wiedzą możemy poznać my, czy mamy warunki wielkiego błogosławieństwa, wielkiej zmiany, którą może dać Chrystus, tak jak ten młodzieniec, albo jak mamy, mając te warunki nadziei, czyli przybliżania się do Chrystusa, nie tylko abyśmy się wyzwolili od naszych strachów, od naszych trosk, ale jak uda nam się i uczynimy Jezusa Chrystusa naszym Królem i abyśmy poprosili od Boga, aby był prawdziwym naszym Królem i mocarzem w naszym życiu, który ma całkowitą władzę nad całym naszym życiem i my mówimy Amen. I nad całym naszym majątkiem i mówimy Amen. I nad całym naszym myśleniem i my mówimy Amen. Nie tak jak młodzieniec, który chciał Królestwo Niebios, ale chciał też inne rzeczy. I dlatego jako całkowity mocarz i król zachował się Chrystus, mówiąc, abyś się wyzwolił, aby twoja nadzieja nie była nigdzie indziej, ale tylko w Chrystusie, musisz sprzedać wszystko, co masz. I od razu objawiło się, że Jezus dla niego był i pozostał nauczycielem, ale nigdy królem i nigdy sługą posłusznym dla niego ten młodzieniec, z wynikiem czego sposępniały, odszedł zasmucony, bo jego nadzieja i odwaga była w jego majątności. I wtedy Pan zwrócił się do swoich uczniów, bo prawdą jest, że i uczniowie mieli ten sam problem. Dokładnie ten sam problem. I dlatego, jak powiedział im, że jest trudno, aby bogaci weszli do Królestwa Niebios, jest tak trudno, jak wielbłąd miałby przejść przez ucho igielne. I niektórzy z tych uczniów mieli majątek, powiedzieli wtedy, kto będzie zbawiony. I to jest niemożliwe. I wytłumaczył jeszcze lepiej. Nie mówię o tych, którzy mają, ale o tych, którzy mają swoją odwagę w tym, co mają, aby nie mogli nigdy przyjąć jako Jezusa jako króla. I apostoł Paweł zrozumiał to i z odwagą stanął i mówi, Panie, on usłyszał i odszedł. My usłyszeliśmy i pozostaliśmy. Co się z nami stanie? Z płatnym pytaniem i oczekuje na odpowiedź, na odpowiedź prawdziwą, nie na prawdziwą odpowiedź. My zostawiliśmy wszystko. Dlaczego? Bo staliśmy się twoimi uczniami, poznaliśmy i znamy prawdę i poznajemy prawdę, twoje słowa. Twoje słowa nas wyzwoliły i mogliśmy i zostawiliśmy wszystko, abyśmy poszli za tobą. Co się z nami stanie? My poszliśmy za tobą i uczyniliśmy cię królem naszym.
co się z nami stanie? My poszliśmy za Tobą i zaparliśmy się wszystkiego. Co się z nami stanie? I wszyscy z nas, że zostawiliśmy, że jesteśmy tutaj dzisiaj w kościele, zostawiliśmy wiele rzeczy. Wiele rzeczy nas czyniło, podobało nam się i nie, wiele rzeczy nam się nie podobało. I teoretycznie zostawiliśmy wszystko i jesteśmy dzisiaj w kościele idąc za Chrystusem. I to jest prawda. Nie jest usprawiedliwienie, nie jest pycha, to jest prawda. Tak, oczywiście, to jest z łaski. Z łaski i z pomocą Boga. Z łaską Chrystusową, z mocą Ducha Świętego. Ale stało się tak, bo tak chcieliśmy. Jakbyśmy tego nie chcieli, nie stałoby się. Dzisiaj więc znamy, wiemy, że naprawdę znaleźliśmy łaskę u Boga i dał nam moc i porzuciliśmy wszystko i idziemy za Chrystusem. I nie znamy jednak jeszcze w naszym sercu to, co widzi Bóg. Jest dla nas nasz Pan królem. I Pan odpowiedział z prawdą, tak jak zawsze. Nie ma ani jednego człowieka, który by opuścił matkę, ojca. Porzuciłeś? Amen. Który porzucił matkę i ojca, który porzucił dom braci i siostry, który porzucił dzieci, żonę i pola dla Chrystusa i dla Ewangelii, i my mówimy amen. Porzuciliśmy. Zostawiliśmy wszystko. W ciągu dalszym będzie prześladowanie, bo nie może istnieć chrześcijanin, który chce Królestwa Niebios i nie miałby prześladowania z początku od naszych domowników. I wierzę, że większość z nas miało takie prześladowanie i byliśmy prześladowani poprzez naszych przyjaciół i byliśmy oskarżani. I wierzę, że też z większości nas się to przydarzyło i z naszego otoczenia, ale i z całego świata. Byliśmy prześladowani, oskarżywani i ile bardziej wyznajemy Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego, wtedy tyle bardziej staje się to w naszym życiu. On więc, my, obiecuje nam Bóg, dla którego zostawiliśmy wszystko, że otrzymamy stokrotnie teraz w doczesnym życiu, jak naprawdę żeśmy zostawili wszystko, z prześladowaniem i zabezpieczymy żywot wieczny, którego zapragnął ten młodzieniec, bogaty młodzieniec, ale nie mógł tam dotrzeć, bo nie mógł zostawić. Nie znał łaski Chrystusowej, która by mu pomogła, nie poprosił pomoc od Chrystusa, aby pomógł mu uczynić to, co nie mógł i to, co robimy my. Bo wiele rzeczy jest tych, których nie możemy i znamy, że Bóg to chce, ale i wiemy, że jak pójdziemy do Boga i idziemy i szliśmy, poszliśmy i będziemy kontynuować i będziemy szli, wszystkie te rzeczy, które wiemy, że chce Bóg, ale nie możemy tego zrobić i wiemy, że jak pójdziemy do Boga i poprosimy o pomoc od Niego, wtedy znajdziemy łaskę i On wszystko zrobi dla nas. I my będziemy się rozkoszować jako wykonawcy słowa, a nie zapominający słuchacze, dlatego, bo staliśmy się wykonawcą dzieła. Czyli to, co mówi nam Bóg, że rób to, co ty możesz, a wszystko, co ty nie możesz,
Zrobię ja dla ciebie. Stajemy się wykonawcą dzieła i jest nam to zaliczane jako wykonawcy słowa i nigdy nie zapominający słuchacze. To, co poznali uczniowie, dlatego porzucili wszystko. To, co poprosił młodzieniec, ale nigdy nie rozkoszował się w tym, bo nie mógł zaufać, że Chrystus może. To, co On nie może uczynić, może Mu podarować z łaski i my w to wierzymy. Amen. To, co nie możemy, nie wypędza nas. Nie mogę. Nie znaczy to, że nie mogę, to wtedy odchodzę. Ale znaczy, że nie mogę, wtedy pójdę do Chrystusa, który może mi pomóc i jak nie mogę tego uczynić, zrobi On to dla mnie. Bo chrześcijaństwo nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, nie jest czy możesz wtedy chodź, a jak nie możesz, to odejdź. Ale jest jak chcesz, wtedy chodź, a to, co nie możesz, ja ci pomogę uczynić. Nie liczy się Bóg z twoją niemogą i nie liczy się Bóg z twoją niewiedzą. Ale z tym, co się liczy Bóg, z chceniem i z twoim niechceniem. Jak powiesz mu, że nie chcesz, wtedy cię zostawi. Zasmucił się, że odszedł młodzieniec, ale nie chciał tego. Raduje się, że poszli za nim uczniowie, bo pomimo, że nie mogli i to, co nie mogli, Bóg uczynił dla nich. Powiedział im, idźcie naprzeciwko. On jest królem. Wiatr jest przeciwny. Nie powiedzieli uczniowie mu, że nie rozumiesz, nie wiesz, my jesteśmy rybakami, nie płyniemy tam. Ale jak powiedział im, płyńcie na drugą stronę brzegu ze złą pogodą, dlatego, bo przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana, jako Boga i jako Króla swojego, powiedzieli co wtedy? Amen. Popłyniemy. Amen w Twoje słowo. Według Twojego słowa. Bo doświadczył tego Piotr, Szymon. Syn Jonasza, który łowił całą noc i nic nie złowił. I powiedział mu Pan, teraz wypłyń na głębokość. I powiedział, Panie, nie złapaliśmy nic. Całą noc łowiliśmy ryby, nic nie złowiliśmy. I jest teraz możliwe, abyśmy złowili teraz w dzień. Logiczne wytłumaczenie, ale Bóg nie chce naszej wiedzy, naszego doświadczenia, naszej logiki, ale chce naszą wiarę. Według Twojego słowa wypłynę na głębokość. Wiem, że nic nie złowię, ale pójdę wypróbować Twoje słowo. I jak ktoś wypróbowuje słowo Boga, wtedy jego statek wypełnia się rybami. I wtedy powiedział, Ty jesteś Bogiem. Ty tylko mogłeś rozkazać rybom i mogły przyjść wszystkie do moich sieci. Tylko Ty. Ja nie mogłem tego zrobić, nikt tego nie mógł zrobić, ale Ty możesz. I to, co poznali uczniowie, że nie ma znaczenia, co ja mogę zrobić, nie ma znaczenia, co umiem ja robić, ale znaczenie ma, czy chcę czynić wolę Boga. Co by się stało młodzieńcowi, na podstawie tego, co czytaliśmy o Jeruzalemie, jakby miał nadzieję w nim, jakby uczynił go królem, wtedy by uczynił go z chwałą i słynnym, dałby mu wielki owoc, byłby bogaty w niebie, byłby błogosławiony. Życie jego w jednej sekundzie by się zmieniło. Z codzienności i powiem bardziej surowo, i przebaczcie mi za to, za biedotę ludzką i codzienną biedotę, pomimo, że miałby że ma bogactwo, wszedłby do chwalebnej obecności Boga i by rozkoszował się w bogactwie niebieskim, w łasce Chrystusowej, w mocy Ducha Świętego, stokrotnie od tego, co by pozostawił tutaj na ziemi. Czyli zostawiłbyś 100 pól, stokrotnie by ci dał Bóg, ale to najważniejsze, co najważniejsze,
odziedziczyłby Królestwo Niebios. Uczniowie więc, tak samo jak i my dzisiaj, pomimo że wiemy, że nasze serce jest najzdradliwsze nade wszystko i najprzewrotniejsze, wiemy jednak wszyscy z nas bardzo dobrze, że dzisiaj przyszliśmy tutaj, bo porzuciliśmy inne rzeczy i być może wszystko, ale przyszliśmy tutaj z pomocą Boga, z łaską Chrystusową i z mocą Ducha Świętego. I dlatego z odwagą uczniowie powiedzieli wtedy, i tak samo i my dzisiaj, my, Panie, opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą i co się stanie z nami? I powiedział im Pan to, co nie usłyszał młodzieniec, który odszedł, a usłyszeli uczniowie, którzy pozostali i słuchają dzisiaj ci, którzy przyszli i pozostają. Kto pozostawi dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci, pola dla Chrystusa i dla Ewangelii, stokrotnie otrzyma teraz i życie wieczne odziedziczy. Ale to nie jest łaska. Ładnie, dobrze robicie, ale poinformował ich o czymś bardzo poważnym. Zważajcie jednak. Wy przyszliście pierwsi, ale wielu pierwszych będzie ostatnich i ostatni będą pierwsi. Prawdą jest, że między pierwszymi był też Judasz, który stał się ostatnim. Co jest to jednak? Czym jest to, co może zmienić? Pierwszeństwo, decyzję, gorliwość naszą, abyśmy zostawili wszystko i abyśmy poszli za Chrystusem. Słowo Boże objawia to bardzo ładnie ze słowami Chrystusowymi. Abyśmy poznali wszyscy z nas o niebezpieczeństwach, w których się znajdujemy, bo dopóki aż usłyszymy trąbę i zobaczymy nasze ciało, jak się przemienia, wtedy nasza dusza znajduje się zawsze w niebezpieczeństwie. Ile nadzieja nasza jest w Chrystusie, ile nasze przybliżanie się do Boga jest przez cały czas, z wynikami bardzo dobrymi, chwalebnymi i z owocami. Ale przed pójściem dalej zobaczmy, co znaczy, że przybliżam się. Przyszła jedna siostra i zapytała się mnie. Wiele razy nawiedza mnie Bóg. Ale później i w kościele też nas nawiedza Bóg. Ale później znowuż to samo. Co jest to? I odpowiedzią jest, że Bóg nie chce, abyś radował się przy Jego nawiedzinach, pomimo że dobrze robimy, że się z tego radujemy, ale abyś radował się z Jego związku z Nim. I związek z Nim przez cały czas jest dany od Boga, ale jest zależny od każdego z nas osobna, ile mamy nadzieję w Nim, czyli jak przybliżamy się do Niego. Na przykład, ja mam przez cały czas związek z moją żoną, tylko z moją żoną, związek małżeński. Jak nie ma jej, bo idzie do jakiejś pracy, wiem, że wróci za godzinę i jak przemije półtorej godziny, wtedy dzwonię do niej i mówię, co ci się stało, czemu jeszcze nie ma cię? Interesuje się, abym z nią się spotkał. Jak jadę gdzieś, wie, że wrócę po 2 godzinach, ale jak się spóźnię, wtedy dzwoni do mnie i się pyta, dlaczego się spóźniłem. Mam przez cały czas związek z tym, którego kocham. Jak nie widzę go, wtedy brakuje mi go. Mam związek z moimi wnukami. Jak ich nie widzę, brakuje mi ich. I taki związek, jeszcze lepszy, chce i prosi od nas, od każdego z nas osobna. Aby ci brakowało, jak nie czytasz Słowa Bożego, aby ci brakowało
jak nie klękałeś w komorze modlitewnej dłuższy czas, aby ci brakowało, jak jest dłuższy czas, jak ci przemówił Chrystus. Czyli ten związek przez cały czas, czyli brak, który czuję dla nawiedzenia Pana, jest pokazany, jak mam, ile mam nadzieję w Nim i ile się przybliżam do Niego, ale na koniec ile Go kocham. Czyli jest Jezus Chrystus moim Królem, ale jest też i moim umiłowanym. Nie czytam Słowa Bożego tylko aby po to, aby głosić Słowo Boże. Nie czytam Słowa Bożego z obowiązku, abym czytał. Nie czytam Słowa Bożego, abym podobał się Bogu. To są fałszywe czytanie. To jest fałszywe czytanie. To jest marne. To jest zakon. Nie modlę się dlatego, bo usłyszałem, że muszę się modlić. Nie zamykam się w komorze modlitewnej, abym spotkał się z Panem i w dodatku oskarżam moją żonę, bo nie modli się, ale klękam, bo mi brakuje obecność Boga, bo kocham Chrystusa, bo dłuższy czas nie przemówił do mnie, bo dłuższy czas nie dotknął mnie, bo dłuższy czas nie głaskał mnie, bo dłuższy czas nie dotykał Jego szaty, bo dłuższy czas nie dotykałem Jego nóg. Wtedy będę pierwszy. Ale jestem w niebezpieczeństwie też jeszcze, abym stał się ostatni. I pójdźmy. Przeczytajmy z Ewangelii Świętego Mateusza, 20 rozdział, 13 werset. Ewangelia Świętego Mateusza z podobieństwa o robotnikach w winnicy. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś, ty, który byłeś pierwszy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara, tak jak dałem pierwszemu, drugiemu i ostatniemu? Nie czynię ci krzywdy. Zgodziłem się z tobą na jednego denara. Bierz, co twoje, bo wzburzyłeś się, idź. Weź swoją zapłatę, weź swojego denara, idź, bo ja chcę dać temu ostatniemu tak, jak i tobie. Ale ty nie możesz z tym wytrzymać, bo nie jestem dla ciebie królem, który robi, co chce. Nie jestem dla ciebie całkowitym mocarzem, który wie, że mam władzę nad wszystkim, nad całym twoim majątkiem, twoim, innego, nad twoim życiem, nad całym moim ludem. I dlatego, że nie wiesz, że mam władzę i mogę robić, co chcę nad moimi rzeczami, bo twoje oko jest zawistne, a powinno być dobre, tak jak ja jestem dobry. Bo światłem naszego ciała jest nasze oko. Jak nasze oko jest dobre, czyste, w starogreckim jest napisane, wtedy całe ciało jest w świetle, ale jak nasze oko jest podstępne i mamy wątpliwości co do władzy naszego króla w naszym życiu i chcemy, aby robił inne rzeczy od tego, które on chce, aby uczynił i skarżymy się, jak robi co innego od tego, co my chcemy i chcemy mu rozkazać, aby zrobił tak, jak my chcemy, wtedy zmieniamy Pana na podrzędnego i my jako Pana, nie tylko w naszym życiu, ale i Pana naszego Pana. I przestajemy twierdzić, że Pan jest prawdziwym naszym królem i
Przyczyną jest nasze oko, które nie jest prawe, nie jest czyste i nie przyjmuje prawdy Bożej z prostotą, z wynikiem czego? Tak, będą ostatni pierwsi, a pierwsi ostatnimi. W taki sposób. Jest Pan naszym Królem, ale i przez cały czas będzie. Przyjmujemy Słowo Jego, Królewskie, jako Słowo Boże, bo jest Nim. Widzimy, że działa w naszym życiu i nie uspokajamy się, ale kontynuujemy i przyjmujemy Jego Słowo jako Słowo Boże, Królewskie. Jest naszym Panem i naszym Bogiem. I teraz, bracia i siostry, abyśmy zakończyli, zbadajmy każdy z nas osobno, zobaczmy na nasze skargi, na nasze wzburzenia, na naszą gorzkość, którą być może mamy, poprzez uczynki, które Bóg uczynił nie tylko w naszym życiu, ale i wokół nas. I powiedzmy z całego naszego serca, niech się stanie Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie i na ziemi. Amen. Kto jest